poszłabym za tobą do samego piekła. Ale za gorąco, ale bym się jeszcze spiekła. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster out of my head, under my bed, thinking something out of my... Dzień dobry, ja jestem Monika Karolina, a to jest kanał Malinowe Historie, który w założeniu ma być poszerzeniem instagramowego konta o tej samej nazwie. Link do profilu znajdziecie oczywiście opisie, a dziś porozmawiamy sobie o tym, że Netflix nie potrafi adaptować literatury, a polskiej to już zwłaszcza. Doskonale mogliśmy się o tym przekonać już na etapie drugiego sezonu Wiedźmina. Powiedzmy, że pierwszy był jeszcze taki blisko książek. Natomiast już drugi i trzeci to tak sobie odpłynął daleko, odpięli rolki i pojechali. Natomiast dziś zajmiemy się produkcją Pan Samochodzik i Templariusze, która teoretycznie miała być adaptacją powieści Zbigniewa Nieneckiego o tym samym tytule. Oczywiście, no wyszło jak wyszło, jest to Netflix i myślę, że nie ma co mówić o jakiejś adaptacji na język filmowy, tylko po prostu jest to film o tym samym tytule i o kilku postaciach, które nazywają się tak samo jak w książkach, ale na tym w zasadzie kończy się jakieś podobne... A i są templariusze, jest zakon templariuszy. No i na tym w zasadzie kończy się całe podobieństwo filmu z książką, co jest niesamowicie przykre, dlatego że ja jestem osobą wychowaną w dużej mierze na właśnie jakiejś takiej popkulturze PRL-u, że tak to nazwę. Wiecie, jakieś wakacje z duchami, stawiam na Tomka Banana. Dobrze, na Tomka Banana. Czterej pancerni i pies, Janosik. Wiecie, to są seriale, które ja oglądałam za dzieciaka w każde wakacje praktycznie. Pan Samochodzik jest akurat książką, którą czytałam samodzielnie, ale moje rodzeństwo, jako że jest starsze, miało je czytane jako dobranocki. Także też myślę, że dla nich to jest kawał dzieciństwa. Ja przyznam szczerze, że czytałam tylko Pana Samochodzika i Templariuszy. Nie czytałam innej części tej kolekcji, chociaż jak widać mam ją całą. Ale no, nigdy się nie złożyło, że tak powiem. Kiedyś próbowałam, ale wyszło mi to jak adaptowanie Netflixowi tej powieści. Mam nadzieję, że nie będę mówić za bardzo chaotycznie. Zrobiłam sobie też taki dosyć obszerny spis moich myśli na temat tego filmu i tego, co jest z nim. Chciałam powiedzieć tak i nie tak, aczkolwiek mam wrażenie, że jest to spis, co jest w tym filmie nie tak. Też wczoraj na moim profilu instagramowym pojawił się już post dotyczący takich najważniejszych różnic, a dzisiaj chciałabym zrobić takie omówienie tych różnic z cytatami z książki i z cytatami z filmu. Nie będę podawać dokładnych minut, ale będę tutaj wklejać jakieś pojedyncze klatki, żeby uświadomić Wam, z czym mamy do czynienia. Też wiem, że Netflix jest dosyć restrykcyjny, jeśli chodzi o prawa autorskie na YouTubie. Banuje nawet wklejanie zwiastunów, więc no będę się posługiwać tylko jakimiś pojedynczymi klatkami, a nie całymi sekwencjami. I jak widzicie, mam znaczniki. Jest ich niewiele, mam wrażenie, ale myślę, że to jest wystarczająco. Ja sobie też po seansie filmu zaznaczałam te znaczniki, bo książkę przypomniałam sobie przed seansem, natomiast po seansie po prostu wzięłam znaczniki i zaczęłam zaznaczać to, co jest nie tak, co jest niespójne, co jest kompletnie inne i wszystko to sobie pozaznaczałam, żeby właśnie jakoś było mi teraz łatwiej to nagrać, żeby to też było sprawniejsze, szybsze i nie zajęło mi połowy dnia na szukaniu cytatów. Jeśli chodzi o fabułę, no to w zasadzie
Film równie dobrze mógłby się nazywać Nowe przygody detektywa pozytywki i mielibyśmy w zasadzie tyle samo styczności. Nie trzeba byłoby w ogóle nic zmieniać w fabule, bo tak jak mówię, nie ma to za wiele wspólnego. Wspólne są czasy, w których historia się dzieje, bo jest to bliżej nieokreślone, ale widać po kostiumach niektórych, że jest to właśnie PRL. Pojawiamy się w zakonie w Malborku. Proszę, tutaj w książce jest to pięknie rozrysowane. W książce są nawet te znaki, których bohaterowie poszukują. I jeszcze na początku zaznaczę, że oczywiście będą się pojawiać dosyć poważne spoilery i do książki, i do filmu, więc jeśli nie chcecie sobie psuć przyjemności, to przestańcie w tym momencie oglądać, bo cały film praktycznie będzie jednym wielkim spoilerem. Opcjonalnie możecie oglądać, a ja Wam będę wstawiać tutaj uwaga, spoiler, i przesuń sobie do danego momentu na linii czasowej. Odnośnie linii czasowej też myślę, że nie ma co się tu rozwlekać odnośnie książki. Jest zachowany książkowy, bliżej nieokreślony, ale PRL, i jest także wątek, może nie tyle przenoszenie się w czasie, bo to by było troszeczkę, chciałam powiedzieć, zbyt szalone, ale mamy tutaj wątek wskrzeszania zmarłych, więc myślę, że dla Netflixa nie ma czegoś takiego jak zbyt szalone. Natomiast mamy takie wizje, które przenoszą nas do średniowiecza, właśnie do czasu, kiedy templariusze odkryli w Polsce coś. I myślę, że skoro jesteśmy już w tym momencie, to możemy sobie pomówić o postaciach. Mam tu po kilka znaczników na Karen i na Ankę. Jest to dla mnie chyba najciekawszy case, dlatego że te postacie zostały ze sobą zamienione po prostu wizualnie. I częściowo także charakterologicznie, chociaż charakterologicznie to zostały pozmieniane w zasadzie wszystkie postacie, łącznie z panem Tomaszem, którego już Wam od razu powiem, po prostu nie da się lubić w tym filmie i jest to niezwykle przykre, bo jednak to jest postać, która niosła na swoich barkach 15 tomów powieści. Tutaj natomiast mamy tak antypatycznego bohatera, że chyba w życiu nie spotkałam się z postacią, z którą tak bardzo nie chciałabym mieć nic wspólnego. A nie, chwileczkę. Przecież oglądałam jeszcze takie cuda jak 365 dni. Wprawdzie na nim przynajmniej zasnęłam w połowie. Tutaj było blisko, ale no jednak nie porównujmy jednego do drugiego. Film na motywach powieści Nienackiego nie jest aż taki zły. Wręcz powiedziałabym nawet, że starałam się patrzeć takim obiektywnym okiem na ten film jako po prostu produkcję filmową i wypada to nie tak najgorzej. Myślę, że takie 4 na 10, więc to nie jest najgorsze, co widziałam w życiu, ale no daleko mu do takiego dobrego seansu, do którego chciałabym wrócić. Ale przejdźmy może do tych postaci. Pan Samochodzik, czyli pan Tomasz, jest takim bucem, jest naprawdę takim narcystycznym, egocentrycznym durniem, że to jest aż szok, ponieważ on się nie zachowuje w taki sposób w żadnej z powieści. Owszem, on bywa na przykład surowy wobec chłopców. On bywa taki przekomarzalski w stosunkach do Anki. Ale nigdy nie jest narcystyczny. Tutaj oprócz tego, że jest narcyzem, to jeszcze jest Tomem Cruise'em, jest Jamesem Bondem i jest Indianą Jonesem. I gdyby był Indianą Jonesem, to by było naprawdę cudownie, bo mamy tutaj poszukiwacza skarbów. Ale on jest przede wszystkim Tomem Cruise'em i Jamesem Bondem, co jest naprawdę śmieszne, dlatego że hej, on tutaj się często bije bardzo niezręcznie. Jeśli musi się z kimś zmierzyć fizycznie, no to ma lekki problem, co jest super, dlatego że nie tworzymy z tej postaci jakiejś alfy i omegi, tylko jest to
postać wiarygodna. Natomiast w filmie, owszem, on też ma taki moment, że no nawet na niego te bossy to jest za dużo. Tego levelu by nie przeszedł bez swoich walecznych kobiet. Ale wiecie, kiedy w powieści coś mu nie wychodzi, to jest to wiarygodne. A tutaj najpierw oglądamy go, jak się ściga samochodami, jak pościgi wybuchy, biega po jakichś ściętych drzewach. One się oczywiście nie rozsypują, bo nie chcemy tutaj slapsticku. Bierzemy ten film bardzo na poważnie na początku. Mamy tutaj Mission Impossible 120. I biegnie sobie, wbiega w ogóle na szczyt latarni, nie jest w ogóle praktycznie zziajany, jeszcze się tam bije, oczywiście bije się tam z Pattersonem z jakiegoś powodu i oprócz tego bije się tam z hiszpańskim kowbojem Adiosem, kimkolwiek jest ta postać. Dla jasności zaznaczę, że ta postać nie pojawia się ani w powieści Pan Samochodzik i Templariusze, ani w całej serii. Tak jak mówiłam, nie czytałam całej serii, ale poczyniłam już dosyć ogromny research i nigdzie taka postać nie występuje. Kolejną postacią, która nie występuje, jest Wajma. Wajma, tudzież Lajma, bo z taką wersją jej imienia spotykałam się dotychczas, jest prawdopodobnie albo bezpośrednio boginią, albo jej reinkarnacją, która była patronką przeznaczenia, taka nasza bałtyńska fortuna, można powiedzieć. Wajma jest jednym z dzieci znalezionych przez templariuszy w grocie, w której kryły się przed złem całego świata. Templariusze przygarnęli po jednym, cała ekspedycja przygarnęła po jednym z dzieci, ich tam było chyba sześcioro. I te dzieci rozeszły się na różne krańce ziemi. Wajma ma teraz za cel odnalezienie tych dzieci. Jak? Tego w zasadzie nie wiemy, ale myślę, że będzie wykorzystywać do tego takie ekspedycje, jak właśnie konkurs zorganizowany przez nią na znalezienie tego drugiego skarbu, czyli właśnie skarbu templariuszy, którym jest krzyż z dokończoną sentencją: tam serce twoje, nie, tam skarb twój, gdzie serce twoje. Ale wracając do pana Tomasza, bo to jest postać niesamowita, zwłaszcza w książce, ponieważ tutaj rzeczywiście był charyzmatyczny i te jego mini wykłady czytało się bardzo przyjemnie. Ja jako dorosły miałam chyba jeszcze większą frajdę z czytania niż jako dzieciak nawet, więc tym bardziej. Aczkolwiek właśnie dzięki tej powieści gdzieś jakieś takie pierwsze zainteresowanie historyczne z mojej strony się wzbudziły. No pomijam oczywiście trylogię Sienkiewicza, która budowała we mnie te zamiłowania do poznawania historii, ale tutaj rzeczywiście też jako taka inna historia, nie tylko polska, ale też bardziej światowa historia, to właśnie za dzieciaka ta książka w dużej mierze to zainteresowanie wzbudziła. Natomiast tego zainteresowania nie wzbudziłby ten film, ponieważ jest on absurdalny, po prostu, nie bójmy się tego powiedzieć. I tak jak mówię, jego stosunki z chłopcami są na początku wręcz koszmarne, on jest dla nich strasznie niemiły, zmierzył ich wzrokiem, stwierdził: te dzieci? Nope, ja z nimi się zadawał nie będę, bo oni się tutaj nie znają, chociaż w powieści oni znali się już z Wyspy Złoczyńców. I chciałabym tutaj przejść bezpośrednio do harcerzy oraz do ich stosunków z panem Tomaszem. Mam tutaj znacznik Tomasz i chłopcy, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. I chciałabym zaznaczyć, że z jakiegoś powodu w tym filmie Sokole Oko, czyli nasz książkowy Piotruś, jest sierotą. Tak. Bo czemu by nie? Natomiast pragnę zaznaczyć, że w książce wszyscy chłopcy są szczęśliwymi dziećmi szczęśliwych rodziców i nawet ojciec Tela ma kontakt telefoniczny z panem Tomaszem. Więc to nie jest tak, że oni sobie wyruszają w podróż z obcym typem na drugi koniec świata.
Już na stronie 9 możemy przeczytać, że Sokole Oko mówi: oto są pisemne zgody naszych rodziców, pozwalają nam przebywać pod Pana opieką. I wszyscy trzej wyciągnęli z kieszeni kartki papieru z podpisanymi przez ich rodziców zezwoleniami na wzięcie udziału w tej wyprawie. Rodzice zadzwonią do Pana w tej sprawie, zaznaczył Wiewiórka. Nie, chłopcy, to niemożliwe. Nie znacie dokładnie historii związanej z tymi skarbami. I tutaj Pan Tomasz mówi, dlaczego to jest zły pomysł, żeby oni z nim w tę wyprawę jechali. Natomiast chwilę później dzwoni doktor W., ojciec Tela. W tym momencie na moim biurku odezwał się telefon. Czy rzeczywiście wybiera się Pan na nową wyprawę? Spytał ojciec Tela. Bo mój syn, jak tylko przeczytał w gazecie o skarbie templariuszy, to od razu doszedł do przekonania, że Pan na pewno weźmie udział w poszukiwaniach skarbu, wymógł na mnie, abym mu dał zezwolenie na wzięcie udziału w wyprawie. Ba, mało tego, musiałem jeszcze zadzwonić do rodziców Wiewiórki i Sokolego Oka i ich także nakłonić do udzielenia zgody. Wprawdzie chłopcy mieli pojutrze wyjechać na obóz harcerski, ale pod pańską opieką, wielokropek, tutaj się wtrąca Pan Tomasz. Jak widzimy, jest to rozmowa z jednym z ojców, który jest jednym z trzech ojców, jednego z trzech chłopców. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Przenosimy się szybko na stronę 56 i 50, myślę, że 5 również, żeby pokazać, jaką relację Pan Tomasz miał z chłopcami. Opowiedziałem im o swojej przygodzie z Petersenami i o brzydkim kawale, jaki mi zrobili. Chłopcy byli oburzeni. Ma Pan za swoje, Panie Tomaszu. Chciał Pan być dżentelmenem. Petersenówna jest żmiją, zawołał Sokole Oko. Karen? Zdumiałem się. Przewraca do Pana oczami, a Pan daje się nabrać, że go zdecydowanie Sokole Oko. Chrząknąłem z zażenowaniem. To prawda, że Panna Petersen bardzo mi się podobała, ale nie wydawało mi się, że to jest temat do rozmowy z chłopcami. Spać, zawołałem. Najwyższa pora, żebyście leżeli w namiocie. Czyli widzicie, tutaj jest ta relacja. Owszem, on jest ich jakimś, powiedzmy, tutorem, ale równocześnie widać, że jest tutaj więź, powiedzmy, przyjacielska. Oni się rzeczywiście lubią, chłopcy są wobec niego śmiali, a on, chociaż widzi, że to nie jest koniecznie temat do rozmów z dziećmi, to jednak nie odtrąca tych chłopców w sposób jakiś niemiły, tylko wręcz odwrotnie, nagle przybiera taki ojcowski ton i mówi im, że pora do łóżek. Zostało tutaj wspomniane, że chłopcy mieli się wybierać na obóz harcerski. W filmie oni na tym obozie harcerskim przebywają i z tego obozu harcerskiego, z radia, dowiadują się o poszukiwaniach skarbu i postanawiają wziąć w nich udział, więc uciekają z tego obozu i wyruszają w samotną podróż przez lasy, łąki i pola, a także drogi. I dopiero kiedy spotykają Ankę, to razem udają się do Miłkokowa. I have no idea, nie pamiętam tych nazw. W książce jednak zanim chłopcy i Pan Tomasz spotkają Ankę, najpierw spotykają Petersenów, których spotykają w środku nocy na drodze, zakopanych w jakimś rowie, bo wpadł im samochód do fosy. I Pan Tomasz jako człowiek kulturalny, przyjazny, pomocny, stwierdza, że pomoże im ten samochód wyjąć i początkowo rozmawia właśnie z kapitanem Petersenem, z Karen i z Kozłowskim. I przy tym spotkaniu od razu dowiadujemy się, że Karen, dystyngowana Brytyjka, podoba się po prostu panu Tomaszowi. Opisuje on ją w następujący sposób. Karen patrzyła na mnie wyczekująco. Zobaczyłem jej piękne zielone oczy i pomyślałem, że dla niej warto by całą noc krążyć po lesie pośród dzikich zwierząt i opryszków ukrytych za pniami drzew. Chwilę później dowiadujemy się, że Karen to rzeczywiście żmija podstępna, która umie się tak wić wokół swojej ofiary, żeby niezauważona robiła to, co ona by właśnie chciała osiągnąć. Więc Pan Tomasz krzyczy: Pani mnie oszukała. Tak?
udała zdumienie. A pan to nas nie próbował oszukać? Od razu domyśliłam się, że pan doskonale rozumie po angielsku, źle się pan maskuje, tratatata. Gdy Kozłowski powiedział mi, że ma pan łódzką rejestrację, natychmiast domyśliłam się, z kim mamy do czynienia. Nie jesteśmy naiwni. Byłem wściekły, aż gotowało się we mnie ze złości. Harcerze mieli rację, ostrzegając mnie przed okazaniem pomocy Petersenu. Pięknie odpłacili mi za grzeczność. Niech się pan nie gniewa, panie Tomaszu. Panna Petersen nieoczekiwanie pogłaskała mnie po policzku. Wypuściliśmy powietrze tylko z dwóch kół. Pomogę panu i za godzinę będzie pan mógł ruszać w dalszą drogę. Właśnie ta godzina była nam potrzebna. I tutaj ponownie się do siebie uśmiechają, pogrywają sobie w taką grę nazywaną przez ludzi dorosłych flirtem, ponieważ niewątpliwie zachodzi tutaj jakaś relacja romantyczna. Chociaż przyznam wam szczerze, że ja zawsze jakoś bardziej shipowałam pana samochodzika z Anką, bo te gierki między nimi są zdecydowanie przyjemniejsze i jakieś takie bardziej dające czytelnikowi, nie wiem, jakąś satysfakcję, przyjemność, nie wiem jak to nazwać. Pan Tomasz został oszukany przez Petersenównę i zostały mu wypuszczone z kół powietrze. Zostało mu wypuszczone z kół powietrze. Dzieje się to także w filmie, natomiast przebiega to w zupełnie inny sposób. Pan Tomasz spotyka Karen gdzieś tam na jakimś postoju, czy na, nie wiem, bramkach w autostradzie. Nie mam pojęcia, czemu on tam stoi, ale ona podjeżdża i po prostu ma taki szpikulec, nóż, czy jak to nazwać, takie ostrze w swoich butach, które jej się wysuwa z podeszwy i wtedy dziurawi mu koło samochodu, więc on jest z automatu opóźniony. Nie zachodzi między nimi chyba żaden dialog w filmie, więc nie poznają się dopiero na miejscu, spotykają się, wymieniają spojrzenia i pan samochodzik ma takie: o ty, suci bici, to ty. No i mimo wszystko, mimo tego, że ona go opóźniła i w zasadzie się nie znają i jest na nią złe, to jednak jej uroda wszystko wygrywa. Ja nie twierdzę, że nie, bo pani Maria Dębska jest przepiękną kobietą, aczkolwiek uważam, że do tej roli pasuje jak pięść do nosa, czyli... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. I z kobietkami, jak już wspomniałam, zachodzi ciekawa sytuacja, ponieważ mam wrażenie, że zostały one zamienione swoją fizycznością, ponieważ chwilę po tym, jak pan Tomasz stwierdza, że nie ma co z chłopcami rozmawiać o jego relacjach z panną Karen, z ciemności wyłania się właśnie Anka. Wtem w ciemności nocnej zabrzmiał kobiecy głos. A pewnie, że już od dawna powinni spać. Bardzo się dziwię, że pan pozwala trzem młodym ludziom buszować po nocy. To ona, szepnął Tel. Ta, co nas spotkała koło domku nauczyciela. Rozmowa z chłopcami odbywała się w pobliżu mojego auta, które ze zgaszonymi światłami stało na skraju wsi. Nie miałem pojęcia, od jak dawna ta dziwna kobieta pozostawała w ciemności niezauważona przez nas. Być może słyszała całą naszą rozmowę. Nie jest ładnie podsłuchiwać, powiedziałem w stronę nadchodzącej. Mówiliście tak głośno, że słychać was było na kilometr, zaśmiała się. Była to wysoka dziewczyna o ciemnych, krótko przystrzyżonych włosach. Miała na sobie czarne spodnie i czarny, gruby sweter. W nocy jej czarna sylwetka nie rzucała się w oczy. I czy to nie jest opis filmowej Karen w tych pierwszych ujęciach? Chociaż ona chyba do końca chodzi tak samo ubrana, tak mi się wydaje. I jeśli ktoś się tutaj nie rypnął, to naprawdę nie wiem, co się wydarzyło, bo naprawdę nawet kostiumy pasują na zmianę do tych kobietek. Jest też poruszony już dosyć wcześnie, bo na stronie 58 wątek bycia przyjaciółmi, tudzież znajomymi przez Ankę i pana samochodzika. Odezwała się na czarno ubrana dziewczyna. W takim razie ja zabiorę się z panem samochodzikiem. I pan Tomasz odpowiada. Nie jestem dla pani żadnym panem samochodzikiem, oburzyłam się. Bardzo przepraszam, wydaje mi się jednak, że to dosyć sympatyczne przezwisko. Owszem, lubię je, ale tylko wtedy, gdy słyszę je od swoich przyjaciół, odpowiada Tomasz. Sądzi pan, że nie zostaniemy przyjaciółmi? Bardzo polubiłam pańskich chłopców. Niech pani siada, proszę uprzejmie.
uciąłem rozmowę. Pojechaliśmy leśną drogą nad jezioro po morze. I dalej na stronie 62. Anka próbuje dobudzić chłopców i pana samochodzika. 12 w południe przyjechał pan na wczasy, czy szukać skarbów. Panie samochodzik, pora wstawać. Znowu podniosłem głowę. Wypraszam sobie nazywanie mnie panem samochodzikiem. Więc jeszcze nie jesteśmy przyjaciółmi? Nie znam pani. Nic o pani nie wiem. Przedstawię się panu. Nazywam się Anna W. W ogóle kocham, to jest takie PRL-owskie. Nazywam się Anna W., ale może pan do mnie mówić Anka. Pracuję jako dziennikarka. Teraz przebywam na urlopie w ośrodku dziennikarskim po drugiej stronie jeziora. Ach, poderwałem się z posłania. Pani zapewne zna tego bałwana, tego, no już nie wiem jak go nazywać, który opublikował w gazecie wiadomość o skarbie templariuszy i na dokładkę napomknął o tajemniczym dokumencie, który jest u nauczyciela w Miłkokuku. Zaśmiała się. Nie znam tego pana osobiście. Co do mnie, to mam zamiar napisać reportaż o wariatach, którzy po przeczytaniu artykułu przyjechali szukać skarbów. Czy można z panem przeprowadzić wywiad? W piżamie? Tak, w piżamie. Wyskoczyłem z samochodu. Pani chce mnie obsmarować w gazecie, tak? Uważam pana za bardzo sympatycznego wariata, powiedziała. Także i pańscy te trzej przyjaciele są przemili. Więc jak widzicie, oni nie są totalnie dla siebie niemili. Oni wręcz pogrywają właśnie w taką sympatyczną gierkę. Widać, że tutaj się może nawiązać relacja właśnie taka przyjacielska, przekomarzalska. Nawet jeśli nie romantyczna, bo to nie następuje, to zdecydowanie jest szansa na jakąś przyjaźń. I co chciałabym zaznaczyć, to to, że w książce, tak jak słyszeliśmy, Anka nie zna autora artykułu, przez który wydarzyło się całe to zamieszanie wokół skarbu, przez którego trwa ten wyścig, który nie jest w żaden sposób usankcjonowany. Tutaj wręcz mamy do czynienia w filmie z konkursem, także no jest to dosyć zabawne. Natomiast w filmie to właśnie Anka pisze w sposób niepochlebny o panu samochodziku. Przeczytam wam jeszcze jeden fragment, na którym dokleiłam sobie znacznik myrymyry, dlatego że jest to jeden z tych momentów, w których shipuję totalnie pana Tomasza z Anką. Śniadanko zapowiadało się znakomite. Mogę panią wziąć do spółki, powiedziałem zasiadając do śniadania. Ja z chłopakami będę szukał skarbu, a pani powierzymy funkcję kucharki. Wzruszyła ramionami. Skarby? Jestem rozsądną dziewczyną. Tak, tak, to widać, przytaknąłem ironicznie. Ale czy nie sądzi pani, że o wiele rozsądniej byłoby jednak wypoczywać na leżaku lub pływać kajakiem po jeziorze, niż kręcić się po Miłkokuku i obserwować szaleńców? Co będzie z pani rozsądkiem, jeśli jednak wbrew rozsądkowi któremuś z nas uda się odnaleźć legendarny skarb templariuszy? I no wiecie, to są takie lekkie, uszczypliwe komentarze. No totalnie wstęp po prostu do pięknego romansu, który się niestety, tak jak mówię, tutaj nie wydarza. Jestem bardzo tym rozczarowana. Natomiast nasza słodka Karen jest opisywana w następujący sposób przez autora i równocześnie pana samochodzika, ponieważ to on jest fokalizatorem. To też się zmienia w filmie, ponieważ tam mam wrażenie, że fokalizatorem jest właśnie Anka, której głos z offu wprowadza nas do filmu niejako tuż po tej sekwencji otwierającej i również go zamyka. Także w środku mamy jakiś taki jej głos z offu dograny z jakiegoś powodu, ale tutaj przejdźmy właśnie do Karen, która, tak jak mówię, prawdopodobnie zamieniła się po prostu z Anką na wyglądy. Karen trzymała w dłoniach list od Malinowskiego i wydawało się, że czyta go po raz dziesiąty, choć wiedzieliśmy, że tylko wodzi wzrokiem po literach, nie znała bowiem polskiego. To też jest podstawowa zmiana. Wiem, że jest to łatwiejsze, ale jednak pojawia się postać, która mówi częściowo po hiszpańsku, więc dlaczego Karen nie mówi ani razu po angielsku, tego nie wiem. Czekaliśmy z napięciem, co powie i co zdecyduje. Była bardzo piękna w tym swoim zamyśleniu, z jasnymi włosami rozrzuconymi na ramionach. Gdy przymrużyła oczy, pilnie się nad czym zastanawiając, długie rzęsy rzucały cienie na policzki i czyniły jej twarz jeszcze piękniejszą. Następnie dowiadujemy się od Anki, że Karen to żmija. Nie wierzę panu, syknęła Karen. W tej pańskiej pozornej szczerości kryje się pułapka. Pan jest bardzo sprytny.
Wszystkich pan nabrał na swoją szczerość, ale nie mnie. Dlatego pojadę na spotkanie z Malinowskim i nie boję się. Nikogo się nie boję. Muszę znaleźć te skarby i odnajdę je. Dobrze panu tak, zawołała oburzona Anka. Podejrzewałam, że panna Karen się tak zachowa. Nie tylko, że nie podziękowała, ale nazwała pana kłamcą i oszustem. Anka miała rację. Czułem się, jak gdyby mnie spoliczkowano. Wstałem ze swojego miejsca, ukłoniłem się wszystkim. Żegnam państwa. Pani zrobi jak chce, ale proszę pamiętać, że ja uczyniłem wszystko, co było w mojej mocy, aby uniknęła pani niebezpieczeństwa. Opuściłem domek Petersenów, a za mną wyszli chłopcy i Anka. Chłopcy, którym ona opowiedziała o reakcji Karen na moje opowiadanie, byli oburzeni. Karen to żmija, zawołała wiewiórka. Zobaczycie, że ten bandyta napadnie na nią i ją zabije. I to jest bardzo ciekawa kwestia, którą wypowiada wiewiórka, ponieważ w filmie nie ma możliwości, żeby ona powiedziała takie coś. Dlaczego? Ponieważ wiewiórka jest tutaj dziewczyną. I oprócz tego, że jest dziewczyną, to jest także feministką. Oprócz tego, że jest feministką, to jest oczywiście najbystrzejszą, najmądrzejszą i najrozsądniejszą z całej ekipy. Nawet kiedy przychodzi ten moment, w którym oni zawiązują się jako takie stowarzyszenie, jako takie golden trio tej historii, następuje nadanie sobie pseudonimów, to oczywiście nadane one zostają chłopcom przez właśnie wiewiórkę. Wiewiórka jest w filmie wiewiórą, nie jest to wielka zmiana, ale jednak nie jest to też zmiana istotna, jeśli chodzi o imię, ale tak jak mówię, ta postać jest feministką, więc na pewno nie nazwałaby Karen żmiją, dlatego że jest to na oko jakoś 10-12-letnia feministka, która cały czas rzuca tekstami o tym, że ktoś jest mizoginem, bo przecież tak zachowuje się każda 10-letnia dziewczynka. Nie wiem, po co jest to tutaj wtrącone, nie wiem, dlaczego istnieje taki wątek, ale jednak się pojawił, więc Netflix widocznie uznał, że jest to ważne, ponieważ owszem, tutaj było mało kobiet, aczkolwiek i tak więcej niż ostatecznie jest w filmie, dlatego że tutaj są postaci kobiece, które zostały usunięte. Wracając jeszcze do Karen, chciałam tylko zaznaczyć, że praktycznie do samego końca pan samochodzik, pan Tomasz wykazuje się tą naiwnością, ponieważ jest zauroczony Karen, to cały czas jej ufa, nawet w momencie, kiedy wie, że jest ona jego konkurencją, która dopuści się niemal wszystkiego i jest niewdzięczną żmiją, jak to stwierdził najpierw Sokole Oko, a później wiewiórka. Nad moją głową zatupały kroki. To Kozłowski posłusznie poleciał szukać odpowiedniego drążka, ponieważ znajdujemy się w kościele, gdzie prawdopodobnie znajduje się skarb templariuszy. Siedząc na twardej posadzce w ciemnej celi, myślałem: Karen jest najmądrzejszą i najsprytniejszą dziewczyną, jaką spotkałem w swoim życiu. Jeśli uwolni mnie z pułapki, zgodzę się na współpracę. Wystarczyło, że weszła do tego kościoła, a ile szczegółów zauważyła. A ja chodziłem tu tyle razy i dostrzegłem jedynie znak. Kilka skarbów. Tak rozmyślałem, a tymczasem nadszedł Kozłowski, zapewne niosąc drążek. I on tutaj zostanie po prostu uwolniony z pułapki, w którą się wpętał, poszukując skarbu zwyczajnie. I tutaj jest wspomniana postać Kozłowskiego. Kozłowski jest to ukryty złol, dlatego że później okazuje się, że Malinowski, który cały czas uprzykrza życie naszym poszukiwaczom skarbu, to właśnie Kozłowski. Okazuje się to w następujący sposób. Jesteśmy na stronie 336 w domku Petersenów i Petersen wyciągnął ku Kozłowskiemu swoje wielkie łapska, ale nie chwycił go nimi. Bezsilnie rozłożył je na stole i jęczał z bezsilnego gniewu. Malinowski, Malinowski, nigdy przez myśl mi nie przeszło, że ty jesteś Malinowskim. Pani Anka zdemaskowała cię, ale za późno. Nic mi pan nie zrobi, zaśmiał się Kozłowski. Jeśli mnie pan spróbuje dotknąć, Karen zginie w podziemiu. Z głodu, panie Petersen. Czy pan wie, jak straszna jest śmierć z głodu? I czy to nie jest obrzydliwy, okrutny złoczyńca? Na naprawdę wysokim poziomie, bo po pierwsze mamy intrygę, po drugie jest on okrutny.
Więc moim zdaniem na Zwolla nadaje się idealnie. Dlatego nie rozumiem decyzji reżysera i scenarzystów, którzy stwierdzili, że pozbędą się tej postaci kompletnie. Ta postać nie istnieje w filmie, natomiast zostaje zastąpiona Adiosem, który postanawia mordować ludzi, bo tak. Tutaj jest dosyć obszerny fragment o tym, jak Kozłowski-Malinowski, postać dynamiczna, niczym Kmicic-Babinicz, myśli, że wszystko upiekło mu się i nic mu nie grozi, więc to pominę. Następnie wypowiada się Anka. Pański kumpel Walery siedzi już w areszcie. Wczoraj w Gdańsku rozmawialiśmy z nim. On mnie nie zdradzi, wzruszył ramionami Kozłowski. Sam wpadł, ale wie, że jeśli i ja wpadnę przez niego, to on już nie wydostanie się z więzienia. A jeśli potrafi trzymać język za zębami, wystaram się o dobrego adwokata. Zresztą ja mu nie kazałem napadać na pannę Karen na 50. kilometrze. On to zrobił z własnej woli, przez chciwość i to go zgubiło. Nie, nie to was zgubiło, powiedziała Anka. Od samego początku domyślałam się, kim jest Malinowski. Nabrałam podejrzeń nad jeziorem w rozmowie z panem samochodzikiem. Wyłożył pan swoją filozofię na temat obłupiania cudzoziemców z pieniędzmi. Tutaj pomijam kolejne domysły Anki, bo jest to ponad strona. Pomogłam im, podając numer motocykla. I oto Walerek jest już w areszcie w Gdańsku. Milicja odzyskała broszkę, zegarek i pieniądze panny Karen. Trafią i na pana ślad, panie Kozłowski. Cóż z tego, że trafią, skoro pan Petersen nie zgłasza do mnie żadnych pretensji. Żadnych, prawda? Złośliwie spytał Kozłowski. Malinowski, Malinowski, powtarzał Petersen w bezsilnej wściekłości. A jeszcze wcześniej niż to się wszystko stało, ciągnęła Anka, pomyślałam, że pracownik biura podróży z doskonałą znajomością języków na pewno dość często wyjeżdża za granicę. I tutaj kolejny wywód, który pominę. Kozłowski do Petersena mówi: pan odzyska swoją zwariowaną córeczkę, a ja spokojnie pojadę do domu. Chyba pan nie chce, aby pańska córka umarła z głodu w chłodnym podziemiu. Kapitan być może napisze oświadczenie, rzekła Anka. Ale jak pan wyrówna swoje rachunki z panem samochodzikiem? Kozłowski zaśmiał się cichutko. Niech się pani o mnie nie martwi, pan samochodzik wyrównuje swoje rachunki w piekle. Boże drogi, krzyknęła Anka i zerwała się od stołu. Pan tego nie mówi poważnie. Kozłowski wzruszył ramionami. Myślę, że wpadł w jakąś dziurę i kark sobie skręcił. To taki sam wariat jak panna Karen. Wyszedłem z gęstwiny zagajnika. Tutaj mam znacznik Sasi Tomasz. Czuję się świetnie, pani Malinowski, powiedziałem. Teraz on zerwał się od stołu. Chciał uciekać, ale kapitan schwycił go w swoje łapska i zatrzymał na miejscu. Skąd się pan tutaj wziął? To pan? To naprawdę pan? Mamrotał przerażony Kozłowski. Sznur, dajcie kawał mocnego sznura, zawołałem do Anki. Musimy związać draba, on chciał mnie zamordować. I tutaj już rozprawiamy się z Kozłowskim, który jest naprawdę dobrze napisanym Zwollem, naprawdę podstępnym typem. Nie wiem, dlaczego zdecydowano się go wywalić i zastąpić tak bezsensowną postacią, jaką jest Adios, który, tak jak mówiłam, jest przerysowany, karykaturalny. Jego motywacją jest to, że nie żyje jego syn. Nie wiemy za bardzo, co się stało z jego synem, ale on chce go wskrzesić. I tutaj ponownie odnosimy się do jakiegoś magicznych możliwości skarbu templariuszy. Co do skarbu samego, jest też pewna dosyć istotna różnica. Tutaj od samego początku wiemy, czego szukamy. Natomiast w książce skarb pozostawał tajemnicą do ostatnich stron. Wydaje mi się, że dopiero w zakończeniu dowiadujemy się, co było w skrytce ze skarbami. 10 dużych złotych kielichów mszalnych wysadzanych drogimi kamieniami, przeważnie rubinami, szafirami i szmaragdami. I jeszcze jeden skarb, skrzyneczka pełna złotych monet francuskich. I to już wszystko, z niedowierzaniem powiedziała Karen. Tak wygląda legendarny skarb templariuszy, 10 złotych kielichów i skrzyneczka ze złotymi monetami. Spodziewałam się wielu urn pełnych klejnotów i pereł złotych pierścieni. Może nie byli aż tak bogaci, jak sądził Filip Piękny. Na tym kończy się, znaczy no nie do końca na tym, ale mniej więcej na tym kończy się powieść, która jest bardzo dobrze przemyślaną przygodówką, akcyjniaczkiem dla dzieciaków. I jako osoba dorosła czerpałam z niej ogromną przyjemność, więc tym bardziej dzieciaki też będą z niej
czerpać przyjemność, bo tak jak mówię, ona jest lekko napisana, nawet mimo tego, że ubiegło już mnóstwo czasu, to jednak wciąż bardzo sympatycznie się ją czyta. Jest jeszcze jedna dosyć istotna różnica między filmem a książkami. Oczywiście tutaj, jak już wspomniałam, do samego końca postać Petersena jest dosyć istotna, dlatego że Karen jest jego córką i on także bierze udział w tych poszukiwaniach. Nie jest aż tak aktywny jak Karen, ale jednak jest postacią wciąż bardzo istotną. W filmie natomiast uznano, że jest to postać kompletnie niepotrzebna i chociaż początkowo się pojawia w tej scenie otwierającej, to bardzo szybko się wybombia, spala w swoim samochodzie, w którym został podłożony ładunek przez właśnie Adiosa, z którym z jakiegoś powodu postanawia współpracować Karen, ponieważ twierdzi, że ten skarb templariuszy, skoro wskrzesi jego syna, syna Adiosa, to także wskrzesi jej ojca. I to wystarczy, żeby nawiązać współpracę z jego zabójcą. Zerkam teraz na swoją listę i mam tutaj podpunkt trzeci. Ten film jest zły nie tylko jako adaptacja, ale również po prostu jako film. Tak po jednym dniu ochłonięcia, przeniesienia się na pustynną Arrakis, dlatego że wczoraj właśnie czytałam Dzieci Dune i to było takie niesamowite. Przeczytałam prawie całą książkę naraz. Stwierdzam, że on nie jest tak absolutnie zły, ale rzeczywiście nie angażuje widza, żarty są słabe, jak nie wiem co, ja uwielbiam suchary, ja uwielbiam też takie słabe żarciki, które są tak słabe, że żenujące i z tej żenady się śmiejemy. Natomiast tutaj to nie następuje. Tutaj mamy jakieś elementy slapsticku, mamy elementy jakiegoś żartu, który teoretycznie skierowany do dzieci, ale nie do końca. Jest to tak niezrozumiałe. Nie wiem, kogo miałyby te żarty bawić, ale no ani mnie nie rozbawiły, ani podejrzewam, że nie rozbawiły tych dzieciaków, do których ten film teoretycznie jest kierowany. Mówię teoretycznie, dlatego że o tej niekonsekwencji sobie jeszcze za chwilę powiemy. Dalej na swojej liście czytam, że sceny akcji wyglądają dziwnie i jest to prawda, bo one wyglądają dziwnie choreograficznie, jak i ze strony tej bardziej twórczej, czyli kamery. Kompletnie nie wiem, kto odpowiadał za to, ale zrobił naprawdę niezłego bubla. Oprócz tego mamy mnóstwo cięć, zwłaszcza w tej pierwszej scenie. Mam wrażenie, że od tej sceny można dostać jakiegoś ataku padaczki czy coś takiego, bo tam jest cięcie, 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 błyski, cięcie, tutaj jakieś uderzenie. Ja wiem, że w kinie akcji dzieją się takie rzeczy, że jest ta szybka praca kamery, szybka wymiana ujęć, ale tutaj stało się coś bardzo niedobrego. Naprawdę cały czas mi coś błyska w twarz. Jest to tak nieprzyjemne dla oka. No mówię, mam wrażenie, że na spokojnie można dostać jakiegoś ataku epilepsji. Praca kamery robi wrażenie nieprzemyślanej. Tak, i wypada to bardzo sucho. Jak już wspomniałam, jest scena z dwoma kobietami, które walecznie bronią pana Tomasza i dzieciaków. Niech ona istnieje, ale niech będzie lepiej wykonana, bo tutaj leży choreografia, tutaj leży praca kamery. Tutaj leżą nawet cięcia, mamy takie jakieś dziwne, znowu tutaj są za długie ujęcia i pada jakieś hasło i jest takie 2 sekundy ciszy, nikt nic nie mówi, nikt nie reaguje w żaden sposób i kontynuujemy za chwilę, jest cięcie i kontynuujemy scenę akcji. Też jest taki problem z żartami właśnie w tej scenie, że pan Tomasz stwierdza, że on to jednak jest lebiedą, nieważne, że wcześniej bił się z Adiosem na latarni i był w stanie go powiesić na tej latarni, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. To tutaj jednak stwierdzenie nie, za wysokie progi, na me krótkie nogi, kobiety poradzą sobie z tym lepiej, bo przecież wiadomo, feminizm. Jakby wysportowany action man miał sobie poradzić w walce, no przecież to się nie godzi. Bo tak, pan Tomasz jest tutaj actionmanem i to już mówiłam, że jest właśnie jakimś Jamesem Bondem, Tomem Cruise'em. Nieważne, że w książkach był historykiem, który był no dosyć poważną lebiedą, że tak to nazwę. Nie wiem, czy lebieda to jest
tak ogólnie znane słowo, u mnie w domu się tak mówi, lebiada, czyli taka osoba, która sobie w jakiejś dziedzinie nie radzi, zazwyczaj nie radzi sobie w wielu dziedzinach, jest taką ciapą po prostu. Pan Tomasz jest ciapą pod względem fizycznym, w książkach tutaj nie, aczkolwiek w tej scenie ustępuje kobietom, bo one muszą mieć scenę walki. Oczywiście nie ze sobą nawzajem, tylko ze złolami, którzy są ogromni i mężczyzna by sobie z nimi nie poradził, ale dwie drobne kobiety jak najbardziej. Film nie wie, kto jest jego grupą docelową. Zgadza się. Z jednej strony mamy slapstick rodem z kreskówek. Naprawdę tam są jakieś takie absurdalne rzeczy momentami, że ktoś kogoś lekko walnął, on ma takie Nie, wiecie, po prostu dzieją się cuda. Najwyższa kinematografia w moim wykonaniu. Później dostajemy scenę, w której Karen i pan Tomasz są uwięzieni i siedzą naprzeciwko siebie, spętani do krzeseł, i pan Tomasz myśli, że Karen go kusi, uwodzi, rozkładając przed nim nogi. Dosłownie, ten film nie wie, co się dzieje, ten film nie wie, do kogo jest skierowany. Ja rozumiem, że produkcje dla dzieci zazwyczaj mają jakieś takie teksty, że są one dwuznaczne, ale ta scena nie jest dwuznaczna w taki sposób, tylko ona jest jednoznaczna, ale później wychodzi na to, że po prostu pan Tomasz za bardzo sobie schlebiał, bo jest oczywiście narcystycznym durniem i nie ma tutaj najmniejszego sensu to, co on powiedział, ponieważ Karen w żaden sposób go nie kusiła, tylko po prostu chce wykorzystać to ostrze, o którym wcześniej mówiłam, że ma skryte w bucie i chce ich uwolnić w ten sposób. Oprócz tego Karen cały czas chodzi bez biustonosza i ja nic do tego nie mam, ale jednak kiedy jest scena, w której zdecydowanie podkreśla się walory fizyczne Marii Dębskiej, to jednak mam z tym lekki problem, zwłaszcza, że jest to otagowane jako film dla dzieci. I dalej punkt, film sam nie wie, czym jest. Z jednej strony opowiada nam zabawną historię o przygodach trójki harcerzy i dwojga dorosłych, z drugiej sięga po język fantasy historycznego, z trzeciej strony oczywiście próbuje być filmem szpiegowskim z mordobiciem na pięści i telefony stacjonarne. Tak. Mamy taką scenę. Naprawdę, gdy ja robiłam taki kolaż na żarty z porównaniem plakatu pana samochodzika z najnowszym Batmanem, no to nie sądziłam, że to będzie tak prorocze, dlatego że Karen rzeczywiście staje się tutaj taką Catwoman. Ona nawet jest bardzo podobna. Jeśli chce się jeszcze czepiać, a jeszcze trochę się chce czepiać, dlatego że mam w sobie trochę frustracji, to na sam koniec dostajemy taką scenę, gdzie pan Tomasz rozmawia ze swoją szefową w Muzeum Narodowym i ona do niego mówi: panie Tomaszu, a on mówi: żadne panie Tomaszu, od dziś jestem pan samochodzik. I tutaj powinna wjechać taka, wiecie, rap, gangsta muzyka, bo on jest teraz taki da-da-da-da-da. I żaden Tomek. Proszę mi mówić pan samochodzik. Jest tak absurdalne. Jesteś dorosłym, między 30 a 40 rokiem życia facetem, historykiem, szanowanym człowiekiem, poszukiwaczem skarbów, zdobywcą skarbów dla Muzeum Narodowego i mówisz swojej szefowej, żeby nie nazywała cię po imieniu, bo od dziś jesteś panem samochodzikiem. Tag life. Ale żeby nie kończyć tego takim absolutnym pluciem na ten film, bo tak jak mówię, ten film nie jest zupełnie zły. Ja naprawdę bym go puściła jakimś dzieciakom, niech one się dobrze bawią, może ich te żarty rozbawią i z jakiegoś powodu mówię teraz wierszem, ale nie będziemy się w to zagłębiać. Naprawdę uważam, że to nie jest najgorszy film, jaki widziałam na świecie, Boże, na świecie, w życiu, ale jednakowoż no myślę, że jest to film dosyć kiepski, ale chciałabym go za kilka rzeczy pochwalić. Przede wszystkim za CGI. Jest bardzo ładne CGI, którego się nie spodziewałam, bo patrząc na przykład na kostiumy, które w dużej mierze czasami odstawały, niby naśladowały te z epoki, ale jednak odstawały, widać było tę sztuczność.
to jednak CGI było bardzo ładne, chociaż no, ten wątek fantazy był dosyć specyficzny i nie wiem czemu się pojawił, ale no trudno, istnieje. Chciałabym ten film też pochwalić za dobór aktorski, dlatego że obsada jest bardzo fajna. Tak jak mówię, panie bym tutaj zamieniła w swoich rolach. Pan Mateusz Janicki wypada wizualnie bardzo dobrze w swojej roli. Myślę, że no, jak zobaczyłam zdjęcia, jak zobaczyłam zwiastun, to miałam takie, okej, to jest pan samochodzik, widzę to. Natomiast charakterologicznie absolutnie to nie jest pan samochodzik z powieści. Jest to jakiś but po prostu, który pracuje w Muzeum Narodowym, ale no nieważne. Jednak duży problem w tym filmie to jest sposób podania dialogów. Nie wiem, czy tutaj kwestia reżyserii, czy po prostu była jakaś, nie wiem, zła krew, zła atmosfera na planie i po prostu się tym aktorom źle współpracowało ze sobą, bo kwestie są podawane tak sztywno, że naprawdę dialogi są drewniane, kwestie, na przykład monologi chłopców, czy monologi pana Tomasza, które też pojawiały się w książce, gdzie on robi takie mini wykłady, które no, dla mnie się super czytało, bo tak jak mówię, mają super wartość historyczną, taką ciekawostkową. Tutaj wypadają koszmarnie, mimo że są często przeplecione tymi wizjami z templariuszami w średniowieczu, którzy wchodzą tam gdzieś do tej groty, no to jednak wypadają one bardzo sucho, jakby to była taka wyuczona kwestia na szkolną akademię. I jest to bardzo bolesne, bo to jest bardzo dobra grupa aktorska dobrana, bardzo dobry casting, ale wszystko jest zagrane w tak drewniany sposób, że aż boli. I jest to bardzo przykre. Ale filmy dla dzieci czasami tak niestety mają, więc tutaj bym zwaliła na to, że ktoś nie potraktował tej roboty całkiem poważnie, stwierdził, a robię film dla dzieci, to co się będę przejmował. No i wyszło jak wyszło. Dobrze, tak jak mówiłam na początku, film dla mnie jest taki 4 na 10, zostaję przy tej ocenie. Taka sama ocena widnieje też na moim Instagramie, przypominam o poście, który możecie tam znaleźć, tam macie ładnie wszystko wypisane, dlaczego te postaci są dziwne i nie mają sensu, dlaczego te różnice są tak ogromne. No i myślę, że ode mnie to tyle. Dziękuję bardzo wszystkim za dotrwanie do tego miejsca i mam nadzieję, że widzimy się w następnym, może jakimś bardziej pozytywnym wydźwiękowo filmie. Dziękuję bardzo jeszcze raz i pa, pa, pa!